Siema, no i witam ponownie na wizji, bo tu kolega się chełbi i krzyczy, że znalazł normalnie jakąś wielką monetę. O, proszę cię bardzo. Ale duża. Może jak... jest. Co to jest? Ej, bo mi uszy roz... Postaw, podejdź z tym tak. Co to jest? Nie wiem, może to może... Taki duży? No, odzorze są duże. Ja wiem, że są duże, ale aż tak? No nie wiem, ale powiem ci szczerze, że... Bo lekka jest. Dziwnie lekka, jest lekka. Dziwnie no. Lekka, patyna jest. No. Napisy jakieś są. Coś tam ciężko, czytelne, ale dobra. Poczekaj, może druga strona coś pokaże. Druga strona jest mniej czytelna, widzę. Nie wiem jeszcze, ale tak, tu coś się dzieje. Coś, o, powoli jakiś łeb, coś tam się pojawia. Ptaszek. Ale mamy napisy są. Widzisz, o, zaczynajmy. No, jest coś. George. To jest jakiś George. Tak, jest late George. O, jest łeb, jest wszystko dobra. Tak, jest late dobra, George. Dobra, nieważne, sztuka się liczy. Gratuluję, panie. A, słuchaj, ja to robię naprawdę dla przyjemności. I ta przyjemność jest naszą pasją, tak, po to to robimy. No i witam serdecznie, tutaj pyknąwszy trochę jakiś taki ładniejszy sygnalnik. To właśnie go zgubiłem. Tutaj właśnie coś takiego, zaraz zobaczymy co to będzie. Tak powiem szczerze, że całkiem ładnie zaczęło to piszczeć. Więc wyciągam gnata i jadę tata. Jeszcze raz sprawdzę. To było tu. Na kolanka. Sygnał był naprawdę ładny. Ale co to może być? To nie wiem. Powiem tak szczerze, są takie wypustki. Ale nie wiem, zobaczymy. Piszczało w każdym razie bardzo, bardzo ładnie, więc biorę patynka, widzę też pod spodem, że jest ładna. O, zobaczymy, sprawdzimy później w domu co to jest i się okaże. Także w sumie powiem wam, że dzisiejszego dnia to jest drugi mój dołek. Tak prawdę mówiąc, w pierwszym dołku było... O, blakada. W pierwszym dołku to takie... Coś mi wyszło, spójrzcie. To bardzo ciężkie i patyna jest naprawdę śliczna i gość mi powiedział, że to jest z epoki brązu. Ale co to jest dokładnie, to nie wiem. Nic, w każdym razie poszukuję dalej. Wbijam sprzęt. Spadam. I będę leciał, a teraz tylko zobaczcie jak tu pięknie, patrzcie. Patrzcie jaki tam jest teren niesamowity. Piękny normalnie, aż marzenie. Wygląda to tak jak z bajki, bym rzekł. Teren, lasek, tu chłopaki kopią. Tu i tam. Będzie good. Trzymajcie się. Witam serdecznie. Właśnie się trafił przed chwilą taki... W miarę ten sygnał był taki... Przebijał troszeczkę. Ale wyciągawszy i coś tu kurna jest, powiem wam szczerze. Nie jestem pewien co to jest, ale wygląda mi to na rozkwaszoną jakąś monetę. Ale nie wiem, nie wiem.
Będę później w każdym razie sprawdzał. Może ktoś będzie widział już. Super, ja w każdym razie się cieszę. Kolejna znajdka dzisiejszego dnia. Chowam do kieszeni, zakopuję dół, lecę dalej. Trzymajcie się. Dzień ponownie, bo właśnie normalnie trafił się piękny jakiś strzał i do tego, jak tutaj widać na tym, piękna jakaś monetka cienka i strasznie zaczyna przebijać sreberkiem. Kurza, twarz normalnie, aż się podnieciłem trochę. Nie wiem, co to jest, ale... ale zaczyna wyglądać naprawdę, naprawdę pięknie. Kurde. Zobaczcie, jak ładnie przebija sreberkiem normalnie. Jest strasznie, strasznie cieniutka. Nie wiem, co to jest, jak wyczyszczę, to później oczywiście dam. Słuchajcie, żeby nie było, normalnie tak przeczesając las, najnormalniej w świecie znalazłem Parson Automatic Sledge. Normalnie lampę znalazłem od Parsona. Sobie leżała i czekała po cichutku, aż ktoś się odnajdzie. Więc w takim razie zakopuję ją z powrotem, niech se leży jak se leżała. Zabierać jej nie będę. I nic, w takim razie szukamy. Między polami się okazało, że jest lasek, który można przetrząsnąć, więc go właśnie przetrząsamy z Mateuszem. No, to póki co będzie coś kolejnego, ciekawego, fajnego, to się odezwę znowu. Do zobaczenia wkrótce. Serdecznie kolejny dołek. I proszę bardzo, a w dołeczku sobie leży ładna klamereczka, którą właśnie teraz połamałem. Hehe. Ale lipa, trochę. Ale nic, fajna klamereczka, hej. Tam serdecznie, słuchajcie, znalazłem kolejny fajny sygnał i postanowiłem wam go pokazać. Takie coś mi się wyłoniło z dołka. Nie wiem naprawdę, co to jest w tym momencie. Ale wygląda to naprawdę całkiem, całkiem ciekawie. No nic, kopiemy, szukamy dalej. Może szczęście się uśmiechnie jeszcze i do mnie dzisiejszego dnia. Trzymajcie się, hej.